Koniec złodziejom, jak mi się to podoba, państwa, koniec złodziejom. Które tego typu umów z Kanadą nie zawierały, no tam obawy są jeszcze większe, ponieważ w ich przypadku się te trybunały pojawiają. W naszym przypadku się jakby cały czas ten... Znaczy dla nas to nic nowego, tak możemy powiedzieć. Tak, tak. Więc no, pytanie jest rzeczywiście, czy należy uznać, że inwestowanie w Kanadzie na przykład dla nas jest tak... Znaczy, oczywiście z naszego punktu widzenia to nie ma znaczenia, czy Kanada podlega takiemu trybunałowi, czy nie. Natomiast dla polskich firm, rozumiem, zakładając, że też będziemy chcieli wchodzić z polskim kapitałem, czy też z polskimi pomysłami na rynek kanadyjski, to może mieć jakieś znaczenie. Państwa, pytanie tylko, czy rzeczywiście jest to niezbędne i potrzebne. No, wydaje mi się, że nie. Serdecznie Radia Maryja, chyba, że dojdzie rzeczywiście do jakiegoś takiego cofnięcia się w kulturze inwestycyjnej, w polityce gospodarczej. No, ale tego trudno przewidzieć. No właśnie, cały paradoks polega na tym, że taka zasada podważa prawo państwa do zmieniania 4 października Ministerstwo Rozwoju poinformowało o zakończeniu rozmów z Airbus Helicopter, producentem Karakali w sprawie umowy offsetowej dotyczącej kontraktu na zakup tych śmigłowców. Także szef minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zapowiedział, że niebawem zaczną się rozmowy, w efekcie których jeszcze w tym roku siłom specjalnym zostaną dostarczone pierwsze śmigłowce produkowane w PZL Niemiec. Dowiadujemy się, panie pośle, że Platforma Obywatelska składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z tytułu niedopełnienia obowiązku i działania na szkodę Skarbu Państwa. O tej decyzji poinformowali dzisiaj politycy Platformy Obywatelskiej. Natomiast także Prawo i Sprawiedliwość składa do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniosek o zbadanie przetargu na zakup francuskich karakali dla polskiego wojska. Temat karakali po raz kolejny stał się dla opozycji swoistego rodzaju paliwem politycznym. Jest 13.30. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada powołanie komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. W serwisie powiemy też o projekcie noweli ustawy o podatku handlowym, którym zajmuje się rząd, a także o wieczornym spotkaniu Real Madryt z warszawską Legią w ramach rozgrywek piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Będzie komisja weryfikacyjna w sprawie reprywatyzacji w Warszawie, zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość. Projekt ustawy w tej sprawie powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości. Minister Zbigniew Ziobro zapewniał, że z komisją będzie współdziałać prokuratura. Zaznaczył przy tym, że członkowie komisji będą niezależni zarówno od prokuratury, jak i pozostałych organów państwa. Minister Sprawiedliwości wyjaśnił, że na czele tego ciała zajmującego się reprywatyzacją będzie stał jeden z wiceszefów resortu sprawiedliwości. Z racji profesjonalnego charakteru jej prac uznaliśmy, że jest to uzasadnione. Oraz też i z tego powodu, że komisja ta będzie podejmowała ostatecznie nie wyroki, jak to było w pytaniu, ale decyzje administracyjne w postaci uchwał. Natomiast skład tej komisji będzie wybierany przez parlament, tak aby znalazły się tam środowiska reprezentujące różne strony sceny politycznej, aby ona działała w sposób transparentny, jawny. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki tłumaczył, że komisja będzie miała większe uprawnienia niż Sejmowa Komisja Śledcza. Będzie mogła nie tylko przesłuchiwać, ale też nakładać obowiązek wypłaty rekompensat czy dokonywać wpisu nieruchomości do ksiąg wieczystych. Każdy wezwany przed komisję będzie miał obowiązek przed nią się stawić pod rygorem kary. Skład komisji ma wybierać Sejm. W jej pracach weźmie też udział Rada Społeczna składająca się z przedstawicieli ruchów lokatorskich. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że projekt ustawy jest gotowy. Nie wiadomo na razie, czy będzie to projekt poselski, czy rządowy. Rząd zajmuje się dziś projektem noweli ustawy o podatku handlowym. Pobór daniny ma być zawieszony do końca przyszłego roku. Proponuje się, aby przepisy ustawy były stosowane od przychodów ze sprzedaży osiągniętych od 1 stycznia 2018 roku. Według resortu finansów przyszły rok powinien być okresem wystarczającym dla Komisji Europejskiej, aby mogła ona wydać decyzję w sprawie ustawy o podatku detalicznym. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki powiedział, że prace nad
kompromisowym rozwiązaniem trwają. Chcemy zrobić to w sposób możliwie najlepiej uzgodniony z Komisją Europejską, albo jeśli nie uzgodniony, to przynajmniej tak, żeby było jak najmniejsze prawdopodobieństwo, że znowu Komisja Europejska uzna coś za niezgodne z mówiąc o zakończonych negocjacjach, opozycja, Platforma Obywatelska, Nowoczesna mówią, że to jest karygodne zerwanie negocjacji przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. W fiskalnych państwach nie jest to podatek, który najbardziej zasadniczo wpływa, jak wiadomo, na wielkość budżetu, a z drugiej strony patrzymy na inne konstrukcje tego podatku, na to, co od 1972 roku mają Francuzi, od wielu lat Hiszpanie, no tak, żeby nie było państw, które mogą stosować podatek handlowy i tych, które nie mogą stosować podatku handlowego. W tej chwili obowiązywanie podatku zostało zawieszone na mocy rozporządzenia, które jest rozwiązaniem tymczasowym. Podatek handlowy w Polsce zakwestionowała Komisja Europejska. Wydała również nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję. W wydanym uzasadnieniu napisano, że istnieje obawa, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach przewagę nad ich konkurentami z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Podatek handlowy zaczął obowiązywać 1 września. Po raz pierwszy powinien być płacony do 25 października. Wieczorem Real Madryt zagra z warszawską Legią w ramach rozgrywek piłkarskiej Ligi Mistrzów. Władze stolicy Hiszpanii oraz sam klub obawiają się, że razem z kibicami warszawskiej drużyny przyjadą osoby odpowiedzialne za chuligańskie wybryki na stadionie przy Łazienkowskiej podczas meczu z Borussią Dortmund. Bezpieczeństwa wokół stadionu ma strzec 700 prywatnych ochroniarzy i 1500 policjantów, o 500 więcej niż podczas tzw. meczów wysokiego ryzyka. Początek spotkania o godzinie 20.45. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie duże, okresami deszcz. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie do około 10 w centrum i do 14 na południowym zachodzie. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 14. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 35 minut po godzinie 13. Gość Polskiego Radia 24. A przypomnę, że gościem Polskiego Radia 24 jest Stefan Sękowski, Nowa Konfederacja. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Po zakończonych negocjacjach eksperci mówią pełnym głosem, że cena za karakale była znacznie wygórowana i nie przystawała do realnej wartości, realnego wyposażenia karakale. Właściwie Walonii to miał zastrzeżenia do tego porozumienia, a także zastrzeżeń składanych podobno przez delegację rumuńską, stąd to przesunięcie w czasie. No, a my rozmawiamy o kontrowersjach i o tym, dlaczego tak wiele emocji narosło i nieporozumienie. Wokół tego porozumienia. Jeszcze jedna kwestia. No, bardzo często przeciwnicy tego porozumienia mówią o tym, że rzeczywiście w takich liczbach bezwzględnych to porozumienie zapewne przyniesie ożywienie gospodarcze, przyniesie większe PKB, chociaż gdy to PKB rozkłada się na poszczególne państwa, to na przykład w przypadku Polski nie mówi się nawet o procentach, ale nie dziesiętnych, ale o setnych procentach, więc tak naprawdę wpływ na naszą gospodarkę będzie praktycznie zerowy. Ale jednocześnie pojawia się taki argument, że to nie będzie PKB, to nie będzie rozwój, który będzie płynął do kieszeni obywateli, tylko tak naprawdę na tych zmianach skorzystają wielkie korporacje i to one na tych zmianach, one na tych ułatwieniach będą tak naprawdę zarabiać. Nie państwa, nie obywatele. No to jest pytanie, co to znaczy wielka korporacja. Czy jeżeli na przykład KGHM inwestuje w Kanadzie, no to jest oczywiście tak, wielka firma. Natomiast to też nie jest do końca tak. Nie chodzi o to słynne skapywanie dobrobytu z góry, że jak bogaci zarabiają, to też coś tam zawsze spadnie. Ale no, zawsze to są firmy, które zatrudniają jakichś ludzi, płacą jakieś pensje, więc ja bym tutaj tak bardzo tych wielkich korporacji nie atakował. Ale to ja się odwołam do tych przykładów, które też są podawane przez przeciwników CETY. Oni mówią o tym, jakie zmiany zaszły w gospodarkach krajów północnoamerykańskich, bo przypomnijmy, że bardzo podobne porozumienie połączyło Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanadę. No i tam takim argumentem było to, że to jest na przykład wielka szansa dla Meksyku, jako dla kraju, który ma tanią siłę roboczą, że będzie w stanie na przykład w ten sposób przyciągnąć inwestycje ze Stanów Zjednoczonych.
Zjednoczonych. Okazało się, że na tym porozumieniu straciła Kanada i to dosyć poważnie, bo no, pewne straty pod tytułem miejsca pracy można wyliczyć, natomiast najbardziej poszkodowanym okazał się Meksyk, ten, który miał być największym beneficjentem tego porozumienia. Największe zyski? Stany Zjednoczone. No tak, to jest zawsze problem z podpisywaniem umów tego typu handlowych, bo to też nie jest jakby umowa, jest pewnym mitem, że to jest umowa o wolnym handlu, prawda, który nie przywraca czy tworzy wolny handel. Ale coś, co liczy 1600 stron, nie może być o wolnym handlu. No i tak i nie, bo to nawet jak się podpisuje umowę, nie wiem, umowę o dzieło, to ona może być dwie strony, to też trudno jest powiedzieć, czy to jest wolna, to może się swobodnie podpisuje, ale, no, ale no, to są umowy, które mają zwiększyć obroty, więc one częściowo oczywiście rzeczywiście uwalniają handel, ułatwiają, natomiast one nie mają służyć ideologicznemu wolnemu handlowi, tylko państwom, które uczestniczą. Ale wracając do Meksyku i do nafty, to jest ten problem, kiedy podpisuje się tego typu umowy między państwami o bardzo różnym, o bardzo różnej sile gospodarczej. Ale to miało być właśnie atutem Meksyku. Tak, to prawda, natomiast wydaje mi się, że to nie ma do końca zastosowania w naszym przypadku, ponieważ to też jest jeszcze inna kwestia, bo to nie da się powiedzieć, że Meksyk stracił przez naftę, ponieważ Meksyk ma też swój rząd, który podejmuje pewne decyzje i jakby to się nic nie dzieje jakby niezależnie. Że jakby mamy umowę, która wszystko... Tak, ale ja oczywiście mogę się powoływać tylko na te komentarze, na te artykuły, które pojawiały się w polskiej prasie i dotyczyły właśnie tych doświadczeń amerykańsko-kanadyjsko-meksykańskich. No, tam wyraźnie była mowa o tym, że na przykład część miejsc pracy, tych, które znajdowały się na północy Meksyku, czyli blisko granicy ze Stanami Zjednoczonymi, że te miejsca pracy po prostu przewędrowały na drugą stronę granicy. I teraz są po stronie amerykańskiej. Z wielu powodów. No tak, tak. Natomiast tam oczywiście były te problemy. Są problemy związane z tą różnicą siły. Natomiast między nami a Kanadą, która jest liczy 36 milionów mieszkańców, jest ocean. Unia Europejska jako całość, bo wiadomo, że Unia jest też zróżnicowana wewnętrznie, no jednak ten potencjał gospodarczy jest zbliżony. I więc tutaj ja bym się aż tak bardzo tego nie obawiał. Tak, ale kiedy słyszymy o tym, że na przykład CETA to jest tak naprawdę uchylenie drzwi dla produktów amerykańskich, bo oczywiście porozumienie jest z Kanadą, tylko że to porozumienie dotyczy również firm, które mają swoje oddziały w Kanadzie, a amerykańskich korporacji, firm, które mają swoje spółki, córki w Kanadzie, wyliczenia są różne, jest od 40 do 61 tysięcy. I tych 40 do 60 tysięcy tak naprawdę amerykańskich firm również tym porozumieniem zostanie objęte. No, amerykańskie firmy też mają swoje spółki, córki w Europie, więc też można powiedzieć w ten sposób, że to jest jakaś furtka. Natomiast czy rzeczywiście ja wątpię, żeby to było, no oczywiście tego się nie da do końca sprawdzić. Natomiast tutaj może akurat pan tego argumentu nie użył, ale on często jest podawany w połączeniu, że w związku z tym do Unii Europejskiej będą napływać gorszej jakości, w dużym skrócie, towary. Choćby rolnicze. Tak. Czyli tu się pojawia argument GMO. Tak, natomiast to jest powszechnie stosowany w Ameryce Północnej. Tak, natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, to standardy pozostaną takie, jakie były do tej pory. Jedyna różnica będzie polegała na tym, że będziemy uznawać badanie na podstawie tych norm, czy badanie danych towarów, czy spełniają europejskie normy, badania przeprowadzane w Kanadzie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no nikt nie będzie Kanadyjczykom patrzyć przez ramię, czy oni to sprawdzają, czy to sprawdzają. Koniec złodziejstw. Natomiast już dziś